Dobra. A się czuję? Dlaczego się czuję? Dobrze. Tak. Pan Bartusz? Co? Bartek, mógł stać? Tak. Chciałbym się wszyscy do pomogli. Jak to jest na to Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy dzisiaj razem wszyscy. Dziękujemy Ci za to, że wszyscy są zdrowi. Dziękujemy Ci za to, że możemy po raz kolejny spędzać w tym gronie do święta. Dziękujemy Ci za to, że te święta są jakie są, są bogate i prosimy Cię o to, żeby kolejne święta też moglibyśmy spędzać w samym gronie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jeszcze chciałam... tutaj... W tym dniu powiedzieć, że nie zapominamy o tych, co odeszli. Niech im ziemia lekką będzie i niech Pan ma ich we swojego boku. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Pan, a światło z tych ustami będzie świecić na wieki wieków. Amen. Niech spoczywają w pokoju wieczny. No teraz życzenia. Nie mam za dużo do życzenia. Chciałbym, żebyśmy się wszyscy kochali, szanowali, żeby było lepiej niż do tej pory i żebyśmy mogli kolejne święta spędzać bardziej się kochając. Tak. Żebyśmy wszyscy doceniali to, co się robi dla każdego z nas. Żebyśmy doceniali to, co mamy, żebyśmy potrafili się tym cieszyć, żebyśmy byli grzeczniejsi, żebyśmy mniej rozrabiali, mniej się kłócili, mądrzejsi, z każdym dniem coraz bardziej. I żebyśmy się zastanowili nad tym czasami, co robimy, zanim coś zrobimy. Wszystko. Dziękuję. Smacznego. Chciałam powiedzieć, że bardzo was wszystkich kocham. Tylko ja jestem teraz, i tak? Abyśmy wszyscy byli zdrowi. Tak, ujajki. Święconka. To jest ze święconki. Proszę, jajeczko. Nad talerzykiem. Proszę, mówiłam. Nad talerzykiem. Kasperuś. Czytajmy z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przyszliście na odrobinę kwasu całe ciasto zakwasza. Wyrzućcie cały kwas, abyście się stali i nie teraz proszę na nią składać 10. Aha, widzę, że ty będziesz stojąca ja, tak? Dobrze. Ale jajko. Ja też! Nie. Dobra, bo co? Bartek, sałatkę. Proszę. Z groszku. To jest ze święconki, to muszę być wiedzone. Wiktor, sałatki? Poproszę. Wszystkiego poproszę. Ale musi być wiedzone. Kacperek. Ty, bo ty robisz.